Cześć, witajcie. Turbina w Audi już siedzi na miejscu. Słuchajcie, no to tu jest akurat prosta robota, banalna. To trzyma się na trzech śrubach do kolektora i później jeszcze wspornik na dole jeden. Dostęp jest fajny, o ile te śruby tutaj się odkręcić chcą, to jest prosta robota. Nie ma tu jakichś pułapek. Tam mamy zawór. Tam mamy zawór sterujący turbiną, jest dosłownie pod odmą. No nie pokażę wam, bo już założyłem. O, właśnie tam, widać go. No właśnie. I na tym zaworze, o tu na prosto moim jego palucha, jest filterek. I w środku jest taka gąbka. Warto tam też, jak już tu jesteście, zajrzeć. Czasami lubi tam zarosnąć, albo po prostu ta gąbka sparcieć. To też warto tam zajrzeć, o ile nie wymieniacie oczywiście tego zaworu. Ja go nie wymieniam. Na razie nie było z nim problemu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się kręcić. Jak ona będzie wstawać, ta turbina, pytacie. No nie mam pojęcia, jak będzie wstawać. Ktoś tam zwrócił uwagę, że jest porażka, jeśli chodzi o gdzieś tam informacje z YouTube'a. Tam inni ludzie się kopią właśnie z takimi tematami turbiny, że to później nie wstaje, że coś tam... Słuchajcie, ja mam też na to swoją teorię, że no, temat w ogóle regeneracji jakichkolwiek u nas to jest taki, wiecie, no, taki wybór między ceną a jakością, nie? Taki to wszystko jest, no, ludzie sami często po prostu wybierają jednak cenę, więc to też nie ma co tutaj dyskutować. Klient tutaj sobie ogarniał turbinę we własnym zakresie. Ogólnie, jeśli klienci się godzą na taki układ, że ja to ogarniam, mam zakład, który to robi, tam tych turbin troszkę było wzięte już, nie było z tym nigdy problemu, żadnych reklamacji, a niektóre już jeżdżą naprawdę po, powiedzmy sobie, 100 czy tam więcej tysięcy kilometrów po regeneracji, nie ma z tym nadal problemu, czyli nie ma też tak, że wszystkie muszą być źle zrobione. Natomiast słuchajcie, no to jest temat, tak jak mówię, rzeka. Kiedyś pamiętam, trafiłem tak przypadkowo zupełnie do zakładu, na przykład Iveco, właśnie Iveco 2.8. Robiłem silnik po tym, jak wypadło gniazdo zaworowe. No i słuchajcie, to gniazdo rozwaliło tłoka, no i później jeszcze reszta przeleciała przez turbinę. Podjechałem do zakładu, gdzie regenerują turbiny, no i w sumie do takiego, który miał na gotowo taką turbinę od ręki, tylko to mnie skłoniło właśnie, żeby tam podjechać. No i słuchajcie, tak, oczywiście, no tam pan mi wytłumaczył, jak to jest wszystko u nich robione, jak to wszystko jest profesjonalnie i tak dalej. Po czym przyjechałem, no i tam ta muszla właśnie, ta zimna część, była źle przekręcona względem pozostałej części turbiny i nie pasował taki uchwyt, czy tam wspornik, już coś, tak, coś tam wiem, że nie pasowało. No i słuchajcie, dzwonię do nich, że jest taki problem. A pan mi mówi, że to sobie trzeba popuścić, wie pan, śrubki i przekręcić muszlę, nie? No tylko, że przekręcenie takiej muszli skutkuje tym, że wam się długość sztangi zmienia. No i to tak właśnie, a propos profesjonalizmu i tego wszystkiego, jak to wszystko może być robione. Dobra, składamy dalej. Turbinkę mamy zalaną już tutaj przez ten nypel olejem. Niektóre firmy dają nawet strzykawkę, żeby to napełnić. Olej nowy w silniku, filtr nowy, założony. Zaraz resztę poskładamy, odpalimy, zagrzejemy go, poczekamy, aż wiecie, ten układ, to wszystko zacznie się tam już smarować tak jak trzeba. No i reszta to już po prostu wyjdzie w trasie. No i sobie nasz dieselek klepie. Ja jeszcze wam tylko chciałem powiedzieć, że jak już tutaj jesteśmy przy tej turbinie, to warto posprawdzać te wężyki. Akurat wymieniłem ten przewód od klapy gaszącej. On idzie pod filtrem. Był poprzecierany w kilku miejscach. O, widzicie, jeszcze nie jest dziurawy, no ale to wiadomo. A jeszcze jedna ważna rzecz, moim zdaniem przynajmniej, że warto, czy to jest chyba raczej konieczność, zajrzeć do interkulera i tam na dole, co tam się dzieje, czy tam nie ma oleju.
w interkulerze. No bo słuchajcie, wiecie, czym by się to skończyło, gdyby na przykład, no nie wiem, powiedzmy ta turbina mocniej dmuchnęła, a tam zostałoby dużo oleju na dole. No to jest katastrofa dla tego silnika, także tam oczywiście przed założeniem nowej turbiny patrzymy, co się dzieje. Ja to już oczywiście zrobiłem wcześniej, wczoraj. Nie było tam nic, jakiejś śladowej ilości. Ta turbina, która tutaj była, ona nie miała problemu, ona nie puszczała oleju, tam problem głównie był z geometrią. No ale widziałem taki przypadek właśnie kiedyś, a przyciągnęli do mnie taką właśnie, nie pamiętam, to była Skoda Octavia, czy jakiś taki właśnie 1.9 i założyli, najpierw rozleciała się jedna turbina, założyli drugą używaną, ale nie wyczyścili do lotu. No i auto przejechało kilometr po takich manewrach. Też nie pamiętam właśnie i wiem, że z grupy Volkswagena, nie, to Seat był jakiś, przepraszam. To był jakiś Seat Toledo 2, o tak. Padła turbina, klient we własnym zakresie po prostu przełożył sobie turbinę. Tamta turbina puściła olej, tak? Przełożył sobie turbinę, nie wyczyścił do lotu, odpalił auto. No, wyjechał na próbę, po kilometrze olej poszedł, urwało korbę, wyszła na czwartym bokiem. I tu macie kod usterki. Właśnie na taką przypadłość leczyliśmy to Audi. Kasujemy błędy, jedziemy na test. Tak zwaną dupohamownię zrobimy na drodze. Zobaczymy sobie, co się tutaj będzie działo z ciśnieniem, jak ono będzie narastać. Poczujemy też, jak auto oczywiście ciągnie. No, słuchajcie, wszystko wygląda, że jest w porządku. Myślę, że jest ok. Nic się nie dzieje. Ja tutaj też nie mam bardzo placu, żeby się rozpędzać jakoś nadmiernie. Trzeba przede wszystkim bezpieczeństwo jakieś zachować. Czuć, że to wstaje, słuchajcie, no jest ślisko, teraz pada deszcz, więc tutaj no na trzecim biegu jeszcze nam zrywa trakcję. Także to na dobrą sprawę nie są warunki do jakichś szaleństw, ale ogólnie czuć, że auto dźwiga się bardzo ładnie. Myślę, że jest w porządku. Jest w porządku. Jesteśmy na pokładzie Stilo 1.9 i mamy taką przypadłość. O, widzicie, migający przebieg. Jest to spowodowane tym, że zegary w tym aucie są nieoryginalne. One są wymienione. Tutaj przebieg jest 212 500, a docelowo ma być 370 000. Tyle to auto ma przejechane. I tak musimy zrobić. Musimy zrobić, to się fachowo chyba nazywa osiowanie proxy, czyli tak jakby adaptację komponentu. Licznik jest nie z tego auta, czyli takie dopasowanie do wyposażenia auta i do przebiegu tego nowego licznika. Musimy mu dołożyć kilometrów, czyli będzie na waszych oczach kręcenie licznika do przodu. No niestety, niestety albo stety, no trzeba to tak zrobić, żeby było wszystko zgodnie z literą prawa. Przecież wiadomo, że tam mamy w bazie danych już na przeglądzie zanotowany przebieg tego auta i tutaj nikt nie będzie kombinował. Ma być tak jak trzeba. A jaka jest geneza tego problemu? Słuchajcie, to już ciągnie się o dobrych może 4-5 lat. Tak, to auto przyjechało z padniętymi zegarami do mnie, bo to jest auto mojego stałego klienta. Na początku one tam świrowały, gasły, włączały się, aż w końcu później padły całkiem. Przyjechał klient, doszliśmy do wniosku, że
wymieniamy zegary. Kupiłem ja, zamówiłem gdzieś tam w internecie zegary używane i czekając po prostu na to, zanim one przyjdą do mnie, ja coś tam robiłem jeszcze koło auta, wyciągnąłem akumulator. Wyobraźcie sobie, po włożeniu akumulatora te stare zegary, które rzekomo były zepsute, ożyły i od tamtej pory nie dawały żadnego symptomu, że coś się z nimi dzieje. Działały dosłownie, no może 4 lata na pewno, bez żadnego problemu, aż w końcu z powrotem zaczęły świrować. No jako, że te zegary zamówione wtedy klient miał, no to sobie we własnym zakresie przełożył. Wszystko działa, nic nie świruje, poza tym właśnie przebiegiem tymi migającymi właśnie tam w tym wyświetlaczu cyferkami. No i będziemy musieli zaraz to po prostu ogarnąć. Takie mamy usterki. Jesteśmy teraz we wskaźnikach. Usterek nie zarejestrowano. No i słuchajcie, taki przebieg musimy wprowadzić do licznika, ponieważ taki dostaliśmy zapis ze starego licznika ostatni. No i przebieg nam poszedł. Teraz usiewanie, proxy zrobione. No i słuchajcie, miga jeszcze oczywiście zegarek, ale to tylko ze względu na to, że jest po prostu najzwyczajniej nieustawiony. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, 367 tysięcy mastilo. Dobra, zegarek ustawiamy. Temat zakończony. No i po sprawie. Popatrzymy sobie jeszcze. O, serwis. Popatrzymy sobie jeszcze. O, widzicie, uruchomiły nam się zegary. Teraz już nic nie miga. Wszystko jest ok. Odpalimy. No i świeci nam tylko ikona niezapiętych pasów. Zrobione. Został nam jeszcze szaran na weekend. Ale to tylko jest serwis. Szaran już był u mnie na kanale, był problem z pompowtyskami, tam coś się działo, coś nie paliło. To jest przykład takiego auta, którym no, nie mogę powiedzieć, że właściciel mnie okłamał, bo tego nie zrobił, ale też do końca wszystkiego mi nie powiedział o tym aucie. To później tak wychodziło co jakiś czas. Nowa niespodzianka. Ale na dzień dzisiejszy wszystko chodzi, wszystko jest doprowadzone do porządku, auto odpala i jeździ prawidłowo. Problem tam jeszcze jest, nie wiem czy zobaczycie, o tam z zaworu EGR, z podgrzybka już cieknie, tam u góry tym odpowietrznikiem. I problemem prędzej czy później będzie ta pokrywa zaworów, która jest z gównolitu po prostu zrobiona. To jest jakiś tani Chińczyk kupiony. Ja to tak dostałem, to auto z założoną świeżą tą pokrywą, która była obsmarowana po prostu i wklejona na silikonie. Ten silikon oczywiście wywaliłem, założyłem nową uszczelkę, ale to prędzej czy później. Patrzcie się tutaj już na tych zgrzewach, gdzie zawór odmy jest, to wszystko już się świeci od oleju. Zaraz to zacznie puszczać. No cóż, czasami tanio to wychodzi drogo, bo się kupuje dwa razy. Ale póki co nasz problem to olej i filtry, i niech jeździ dalej.